potrzeba umiędzynarodowienia tego śledztwa, a więc próba zaangażowania specjalistów najwyższej światowej klasy, którzy przeprowadziliby te najważniejsze newralgiczne czynności procesowe, powiodła się, proszę Państwa, sekcje zwłok po ekshumacjach, a dokonano ich do tej pory 17. Przeprowadzane są przez specjalistów światowej klasy, którzy wspomagani przez najlepszych polskich specjalistów w tej dziedzinie dokonują sekcji zwłok. Ja pamiętam, jak kontestowana, jak nierzadko oprotestowana była to decyzja, ale jak się wydaje, przynajmniej ja mam takie przekonanie, że podjęliśmy słuszną decyzję, bowiem przeprowadzone dotychczas ekshumacje po raz kolejny ujawniły szereg nieprawidłowości, nie tylko przypadek zamiany ciał, ale zdarzają się również przypadki, kiedy w trumnach niektórych z ofiar znajdują się fragmenty ciał innych osób. Udało się nawiązać współpracę z 4 laboratoriami kryminalistycznymi, absolutnie topowymi laboratoriami kryminalistycznymi o międzynarodowej renomie, znakomitym warsztacie, wypracowanych procedurach, ale przede wszystkim niebagatelnym doświadczeniu. Nawiązaliśmy współpracę z Laboratorium Badań Materiałów Wybuchowych dla Celów Sądowych w Laboratorium Naukowo-Technicznym Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii. Dalej z włoskim Laboratorium Kryminalistycznym Korpusu Karabinierów, z Instytutem Nauk Sądowych Irlandii Północnej w Belfaście oraz z Laboratorium Kryminalistycznym Policji Naukowej Hiszpanii. Są to kraje o nieprawdopodobnym doświadczeniu, jeżeli chodzi o zwalczanie zagrożeń terrorystycznych i o po prostu obsługę procesową tego rodzaju zdarzeń. W oparciu o już zebrane dowody, a także nowo pozyskane w toku śledztwa, pozwoliła prokuratorom na sformułowanie nowych zarzutów wobec kontrolerów lotu, obywateli Federacji Rosyjskiej, a także trzeciej osoby będącej wówczas w wieży kontroli lotów i przypisanie tymże przestępstwa umyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu powietrznym, którego konsekwencją była śmierć wielu osób. Sformułowany został, mogę tylko zasygnalizować, wniosek i ekspediowany z Prokuratury Krajowej wniosek o udzielenie pomocy prawnej przez władze Federacji Rosyjskiej, w którym to wniosku postulujemy, aby zarzuty owe zostały kontrolerom przedstawione i aby przesłuchani zostali z udziałem polskich prokuratorów. Nie chciałbym tutaj szeroko omawiać przyczyn, dla których prokuratura zdecydowała się na przeprowadzenie ekshumacji, wyjęcia zwłok z grobów i ponownych sekcji. O tym mówiliśmy wcześniej. Przypomnę tylko, że dwie grupy przyczyn były tutaj decydujące. Jedna to kwestie dotyczące tożsamości zwłok, które znajdują się w trumnach, czyli tego, by, jak prokurator Pasionek to powiedział, uporządkować kwestie związane z tożsamością zwłok. Z drugiej strony te badania mają nam dostarczyć nowych dowodów. W tym celu skompletowaliśmy Międzynarodowy Zespół Biegłych z zakresu medycyny sądowej. W skład tego zespołu wchodzą biegli z zagranicy, ze Szwajcarii, Danii, Portugalii, a także biegli z 3 ośrodków polskich, z zakładów medycyny sądowej z Warszawy, Krakowa i Lublina. Zespół śledczy numer 1 przeprowadził 17 ekshumacji oraz sekcji zwłok. Były to czynności realizowane w listopadzie i grudniu 2016 roku, a także w marcu tego roku. Stwierdzono, jeśli chodzi o te sekcje, które były prowadzone przez zespół, stwierdzono, że w dwóch przypadkach w przypadku dwóch osób doszło do zamiany ciał, natomiast w 5 przypadkach stwierdzono, iż w trumnach znajdują się fragmenty ciał innych osób niż te, które miały być w tych trumnach pochowane. Być może badania genetyczne, które zostały przeprowadzone,
niestety będą musiały ten smutny bilans jeszcze rozszerzyć. Do końca 2017 roku zaplanowano jeszcze przeprowadzenie ekshumacji oraz sekcji zwłok 40 ofiar katastrofy smoleńskiej. Łącznie w roku 2017 planujemy, by tych czynności ekshumacyjnych było 46. W 2018 roku planujemy przeprowadzenie badań kolejnych 26 ekshumowanych ciał ofiar i planujemy, że czynności te zakończą się do końca czerwca 2018 roku. Będzie to data zakończenia czynności ekshumacyjnych i sekcyjnych. Kolejnym zadaniem zespołu śledczego, ściśle w pewnym zakresie związanym również z wątkiem sekcji i ekshumacji, jest weryfikacja tak zwanego wątku wybuchowego, a więc ostateczne stwierdzenie, czy na fragmentach, na szczątkach samolotu oraz na ciałach ofiar rzeczywiście znajdowały się substancje wysokoenergetyczne, które mogłyby być pozostałościami po materiałach wybuchowych. W tym zakresie zapadła decyzja o umiędzynarodowieniu naszych działań tak, aby one były w pełni transparentne i wiarygodne. Ślady, które były zabezpieczone na miejscu zdarzenia, wycinki z foteli w samolocie, pewne drobne elementy samolotu, które znajdują się w naszej dyspozycji, będą badane przez angielskie laboratorium DSTL-FEL i hiszpańskie laboratorium Policji Naukowej. Pozostałe ślady, które są zabezpieczane w toku ekshumacji, a więc te tak zwane ślady biologiczne, będą badane przez pozostałe laboratoria. Dlaczego cztery laboratoria? Przede wszystkim zadecydował tutaj aspekt naukowy i doświadczenie, które te laboratoria mają. Tych śladów jest bardzo dużo. Jednocześnie my w trakcie tych czynności, które wykonujemy, zabezpieczamy kolejne ślady i one będą wymagały kompleksowej analizy przez ekspertów. Proszę Państwa, to umiędzynarodowienie tych badań naukowych, badań laboratoryjnych jest spowodowane głównie pewnymi wątpliwościami co do opinii wydanej przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. Jak Państwo pamiętacie, do tej opinii było dużo zarzutów o charakterze naukowym i procesowym co do metody badań, metodologii tych badań, jak również do interpretacji samych wyników. Końcowym zamierzeniem zespołu będzie uzyskanie kompleksowej opinii biegłych z zakresu lotnictwa, która będzie w naszym zamierzeniu opinią zespołu również biegłych międzynarodowych, którzy wykorzystując cały zebrany do tej pory materiał dowodowy, w tym między innymi wyniki badań biegłych z zakresu medycyny sądowej, wykorzystując również wyniki badań fizykochemicznych, o których powiedział pan prokurator Schwarz, wykorzystując również to przedstawienie czy mapę rozkładu szczątków samolotu na miejscu katastrofy, mapę rozkładu szczątków ofiar, a także całość materiałów zebranych w śledztwie pozwoli zrekonstruować przebieg zdarzenia. Oprócz tego głównego śledztwa zespół prowadzi jeszcze siedem innych postępowań dotyczących wątków i zdarzeń, które nie wiążą się bezpośrednio z samą katastrofą.